Okej, witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Bendera. Zajmiemy się w tym krótkim tutorialu zwykłym modelowaniem, czymś rozrywkowym, dającym wytchnienie, a być może pozwalającym zrobić coś ładnego na święta. Chciałem powiedzieć o tym, jak można wymodelować bombki choinkowe. To jest tutorial przeznaczony dla osób początkujących, takich, które uczą się modelowania właśnie. Zacznijmy może od samego początku. Dodam sobie do sceny model, który będzie nam służył do zrobienia bombki. W naszym przypadku będzie to UV Sphere. Na początku zróbmy zwykłą, małą, okrągłą bombkę. Wiemy, że bombka jest okrągła, ponieważ została wydmuchana ze szkła w hucie szklanej i że na górze ma taki malutki kołnierzyk, czy też kapturek, czy też rurkę. Taką rurkę można zrobić bardzo prosto. Wystarczy tylko, że po dodaniu bombki przejdziemy do trybu edycji, naciskając klawisz Tab, zaznaczymy górny wierzchołek i ten wierzchołek usuniemy. Naciskam X, usuwam wierzchołek i to tworzy mi w górnej części mojej bombki, czy też kuli, taką wielką dziurę. Zaznaczam teraz starannie krawędź dookoła tej dziury, naciskając prawy klawisz z wciśniętym Shiftem i Altem, a klikam na krawędź pomiędzy wierzchołkami. To powoduje, że zaznaczam całą krawędź. Następnie ustawiam się w widoku od przodu, naciskając jedynkę na klawiaturze numerycznej, naciskam klawisz E, aby wyekstrudować moje wierzchołki. Następnie naciskam klawisz Z, aby ograniczyć przesuwanie tych nowych wierzchołków tylko do osi X. I ustawiam te swoje wierzchołki tuż nad tymi, które były oryginalne. Następnie naciskam klawisz S, aby je delikatnie przeskalować do środka. Troszeczkę. I znowuż naciskam E, aby je wyekstrudować razem z klawiszem Z wzdłuż osi Z. Ustawiam je w odległości mniej więcej równej połowie kratki, następnie znowu naciskam E, później Z i ekstruduję do góry, tworząc taki mały kapturek. To jest moja bombka. W tym momencie, jeżeli oglądam tę bombkę, ona nie ma jeszcze żadnego materiału i widać, że składa się z takich prostokątnych części. Można włączyć klawiszem te specjalne narzędzia, które są po lewej stronie i w tych narzędziach znaleźć panel o nazwie Shading. Shading pozwala zmienić cieniowanie ścian na gładkie i wtedy nie widać tych wszystkich dodatkowych krawędzi pomiędzy poszczególnymi ścianami. Aby nasza bombka miała lepszy kształt i żeby była bardziej okrągła, możemy do niej dodać modyfikator o nazwie Subsurf, który znajduje się na panelu z narzędziami po prawej stronie w grupie modyfikatorów. Wystarczy tylko kliknąć ten kluczyk, rozwinąć listę z modyfikatorami i dodać modyfikator o nazwie Subdivision Surface. To jest dość długa droga. Można także nacisnąć w oknie 3D, trzymając mysz, klawisz np. Ctrl 1. Powoduje to, że subsurf dodaje się automatycznie i jest w view ustawiony na 1, a render na 2. Oznacza to, że w renderowaniu będziemy mieli taki sam efekt, jakbyśmy mieli view teraz na 2 i dostaniemy bardzo ładnie wygładzoną kulkę. Tego typu kulka to jest właśnie nasza bombka. Oczywiście trzeba do niej dodać błyszczący materiał, zadbać o to, żeby miała ładny kolor i tak dalej, ale tym razem skupiamy się tylko na modelowaniu. Potrzebny będzie jeszcze taki mały kapturek do tej bombki, po to, aby było można ją zawiesić. Taki kapturek możemy zrobić ze zwykłego cylindra. Dodaję cylinder, następnie przełączam się do widoku siatki, aby było widać poszczególne ściany i przesuwam ten cylinder, łapiąc za oś Z do samej góry i umieszczam jego centrum na samym szczycie mojej bombki. Następnie skaluję cylindr do takiej wielkości, aby mniej więcej przypominała obwodem swoim ujście tej mojej bombki. Oczywiście staram się zachować troszeczkę większy kształt tego cylindra, po to, aby było wrażenie, że nałożyłem taki kapturek na moją bombkę. Tak to wygląda teraz. No i teraz trzeba zająć się tym, jak ten cylinder wygląda. Od razu ustawiam mu cieniowanie na smooth, aby nie było widać ścian. Widzę, że on teraz niezbyt specjalnie wygląda. No i dodajemy mu teraz jakiś elegancki kształt. A więc wchodzę do trybu edycji. Przede wszystkim zaznaczam tę główną, górną ścianę i usuwam ją, wybierając po zaznaczeniu polecenie czy klawisz X, a następnie Only Faces. To powoduje, że wylatuje po prostu denko. No i teraz naciskam Ctrl R, aby rozciąć krawędzie w tym kapturku. Te krawędzie rości nam dokładnie 3 razy, a ilość rozcięć mogę zmienić, kręcąc kółkiem myszy. Dodałem te rozcięcia i teraz tak, zaznaczam górną krawędź, skaluję ją troszeczkę do środka, następnie naciskam E, aby wyekstrudować wierzchołki, następnie Escape, one stoją w tym miejscu, w którym stały oryginalne, proszę jak je przesunę, to widać, i następnie klawiszem S skaluję je do środka, gdzieś tak do połowy. Tego typu dziurkę możemy tutaj zostawić, możemy zrobić jeszcze raz ekstruda,
Escape i jeszcze trochę przeskalować, o w taki sposób. Następnie dodajemy modyfikator Subsurf od razu na poziomie 2 i widzimy, że nasz kapturek zmienił się w takie dziwne coś. Potrzebujemy na samym dole również usunąć ścianę, która się tutaj znajduje, a więc zaznaczamy, wywalamy ją. No i teraz nasz kapturek zaczyna wyglądać w miarę porządnie. To, co nam pozostaje zrobić, to usunąć część niektórych wierzchołków z niego, więc może teraz jeszcze tak opanuję trochę widok, bo mi tutaj skacze obraz. Teraz tak, wchodzimy do trybu edycji i zaznaczamy za pomocą na przykład klawisza C, za pomocą takiego kółka, wierzchołki. Następnie wychodzę z tego trybu, przekręcam swoją scenę, no możemy to zrobić tak jakby troszeczkę szerzej. Zaznaczę może tutaj trzy wierzchołki, po drugiej stronie również trzy, a następnie ustawię się w widoku z boku i znowu zaznaczę trzy wierzchołki i po drugiej stronie dokładnie również trzy. No ale teraz trudno mi powiedzieć, które to są. W związku z tym, jak wciskam trójkę na klawiaturze numerycznej, widzę swój obiekt z prawej strony. Jak wcisnę Ctrl trójkę na klawiaturze numerycznej, widzę z drugiej strony swój obiekt. W związku z tym zaznaczam tutaj trzy wierzchołki. No i teraz mam taką sytuację. Tu jeszcze jakiś mi wskoczył niepotrzebnie, odznaczę go. No i teraz tak, mam po trzy wierzchołki zaznaczone i te wierzchołki usuwam. Naciskam X, biorę vertices i one wylatują. Jednocześnie pozostawiają po sobie taki fajny kształt, o który właśnie mi chodziło. Teraz należy dodać pewną grubość do tego kapturka i spowodować, żeby on nie był taki, powiedzmy sobie, mocno zaokrąglony. A więc zaznaczam krawędź na górze, ciągnę do góry. O, na przykład tak, wygląda nieźle. Dodaję jeszcze jedno rozcięcie w tej wysokości mniej więcej. I teraz dodaję do tego kapturka modyfikator o nazwie Solidify. Solidify jest to modyfikator, który dodaje grubość. Poprzednio była to tylko pojedyncza ścieżka, że tak powiem, z wierzchołków, pojedyncza płaszczyzna, a teraz ta płaszczyzna uzyskała jeszcze grubość. No i tą grubość tutaj można sobie obserwować. Solidify ustawię w taki sposób, aby był dosyć gruby. I dodam jeszcze jedno rozcięcie, które będzie tutaj, które pozwoli mi zaostrzyć troszeczkę krawędzie. No, wygląda to na razie w ten sposób i to jest w miarę ok. Teraz tak, w tych miejscach, w których mam swoje noski, te tutaj, zaznaczę wierzchołki, które są ponad nimi. Tak, jeszcze tutaj i tutaj. I te wierzchołki przeskaluję do środka, powodując takie małe wgłębienie czy też wcięcie. Ale widzę, że to wcięcie jest zbyt małe. Chciałbym, aby było troszeczkę większe. W związku z tym należałoby zaznaczyć więcej wierzchołków i mogę zrobić to wciskając Ctrl z plusem, a następnie skalując. To jest całkiem niezłe rozwiązanie. Pozwala wygenerować mi tego typu geometrię, która jest całkiem niezła, ale mogę również zrobić tak, że wcisnę klawisz O. Mam tutaj zaznaczone te wierzchołki pojedyncze, takie. Wcisnę klawisz O, żeby włączyć tryb edycji proporcjonalnej i teraz tutaj mogę wybrać sobie, w jaki sposób chcę deformować swojego mesza. Jeżeli wybiorę deformację typu root i przeskaluję te wierzchołki za pomocą S, to będzie się skalowało pozornie wszystko. Ale jeżeli się odsunę troszeczkę od sceny i wcisnę S, to zobaczę takie kółko. To kółko to jest średnica mojego skalowania, czy też mojej deformacji, którą tutaj mam na meszu. A więc przybliżę się teraz, już wiedząc, o co chodzi, i zrobię to skalowanie w taki sposób. Tutaj mam troszeczkę bardziej precyzyjną kontrolę nad tym, jak te moje wierzchołki się zaginają. I teraz mam nie tylko zagięte wierzchołki, te, które chciałem zagiąć, ale również te, które są obok nich. One jednocześnie ustawiają się w taki sposób, że jakoś tutaj mi się w tej geometrii ustawia całość. Dostaję taki ładny w miarę kształt. Teraz naciskam O, aby wyłączyć deformację i skaluję je na zewnątrz, po to, aby nie było silnych zagnieceń w tej geometrii. Geometria mi tutaj wygładza subsurf. Jeżeli go teraz wyłączę, to łatwo będzie można zobaczyć, że rzeczywiście nie jest to najlepsze. A teraz, jeżeli te wierzchołki przeskaluję na zewnątrz, to będzie troszeczkę wygładzona, poprawiona geometria. Ok, myślę, że tak, można to zostawić. Subsurfa włączę, aby to ładnie wyglądało. Proszę zobaczyć, jak ładnie wygląda teraz dziurka. Mam tutaj w miarę elegancko zrobione brzegi. Te brzegi należałoby się troszeczkę poprawić, ponieważ nie są teraz zbyt piękne. A więc przechodzimy do trybu edycji. Włączam widok siatki. Teraz za pomocą Box Selecta zaznaczam te wszystkie zewnętrzne krawędzie. Teraz je na zewnątrz lekko skaluję, aby lekko odgiąć te moje krawędzie. Z tym, że myślę, że można by do nich dodać jeszcze wcześniej jedno rozcięcie do każdej, a więc muszę to zrobić 4 razy. I to rozcięcie spowoduje, że będę mógł dzięki temu troszeczkę płynniej odgiąć je w trybie edycji proporcjonalnej. A więc wybieram sobie edycję proporcjonalną, wybieram deformację typu Smooth i rozciągam na boki, odpowiednio sterując rozgięciem tych płatków. Myślę, że gdzieś takie mogłoby być ok. Teraz pozostaje tylko przeskalować jeszcze troszeczkę cały kapturek. No i już go mam. Jest nałożony na bombkę.
Może jeszcze trochę wystarczyłoby zmienić rozgięcie tutaj, a więc przeskaluję teraz troszeczkę na zewnątrz wszystko. O, i to jest kapturek, który można byłoby nałożyć na bombkę, tak aby nie spadła. Dobra, więc w takim razie bombka jest zrobiona. Materiałów na razie nie będziemy omawiać. Pozostaje jeszcze zrobić ten mały sznureczek, na którym ona wisi. I teraz ten sznurek może być zrobiony ze zwykłej krzywej, którą dodam sobie do sceny jako, powiedzmy sobie, padch. Tutaj są krzywe, dodaję padch. Ten padch wygląda jak niteczka. Mogę przekręcić tę niteczkę od razu w pionie, ustawić nad moją bombką. No i teraz, jeżeli się przyjrzę takiej nitce, albo spróbuję ją wrenderować, to niczego nie zobaczę. Ta nitka po prostu będzie bardzo cienka. Nie widać tej mojej nitki tutaj. No więc, aby było ją widać, należy zmienić ustawienia krzywej. Biorę teraz ustawienia krzywej i zmieniam wartość parametru depth, która jest w grupie bevel. Depth powoduje, że ta moja krzywa dostaje natychmiast pewnej grubości. I teraz zobaczmy, jak ona wygląda na powiększeniu. Zróbmy to w takim widoku. O, teraz jest bardzo powiększona scena. Widać, że ta moja krzywa stanowi taką rynnę jakby, pod kątem prostym zgiętą. Jest to związane z tym, że mam tutaj wypełnianie krzywej tak dziwnie ustawione. Jeżeli rozwinę sobie panel Shape, to zobaczę, że tam jest polecenie Fill ustawione na Half. Muszę wybrać Full. Dostaję wtedy taki czworokątny kawałeczek rynny. I teraz, aby nie był czworokątny, tylko okrągły, mogę wybrać sobie Resolution i odpowiednio zaokrąglić. To jest mój sznurek. Oczywiście ten sznurek teraz jest dosyć gruby, ale jeżeli odpowiednio dobiorę wartość parametru depth, to może być całkiem cieniusieńki. To, o co mi chodzi, to taki sznurek, który jest dosyć płaski. No i teraz niestety dostaję grubą rurkę, na której taka bombka może wisieć. Jeżeli takie coś mi odpowiada, no to w porządku, nie ma żadnego problemu. Ja natomiast chciałbym, aby ten sznurek był płaski, aby był zrobiony z takiego spłaszczonego, cieniuteńkiego kawałeczka srebrnego paska, czy też drucika, czy też blaszki cienkiej. Aby spłaszczyć taki pasek, mogę próbować skalować go na przykład wzdłuż osi X i on oczywiście będzie się robił coraz bardziej płaski, no ale chciałbym później jeszcze mieć kontrolę nad innym parametrem, no, który w tym momencie nie za bardzo jest widoczny. Widać teraz, że skręcam tą swoją krzywą w trybie edycji. Nie przynosi to sensownych efektów, ponieważ spłaszczenie na krzywej dalej pozostaje w osi X, a więc to nie jest właściwy sposób. A więc z tego spłaszczenia się wycofuję. Dodam teraz do sceny coś takiego jak Bezier Circle. Zwykłe kółko, które dodaje się w początku układów współrzędnych i leży sobie spokojnie tutaj. Ten Bezier Circle to będzie kółko, które wyciągnę wzdłuż tej mojej krzywej. Oczywiście teraz dodaliśmy do niej parametr bevel, który w tym momencie staje się nieistotny. Ustawiam go na 0, przepraszam, dla tego elementu resolution również na 0, nie są istotne te parametry. Natomiast dla tej krzywej ustawiam sobie teraz bevel object na bevel circle. To powoduje, że całe moje kółko jest teraz wyekstrudowane wzdłuż mojej krzywej. I oczywiście, jeżeli kliknę w to kółko i zmienię jego promień, to również moja krzywa zmienia promień. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że mogę swoje kółko skalować w trybie edycji, używając właśnie jednej z płaszczyzn, jednego z kierunków. Mogę to kółko zagiąć w taki sposób, że stworzy mi tego typu dziwną płaszczyznę. To może być mój drucik właśnie. A więc robimy coś takiego. Myślę, że tutaj jeszcze można było przeskalować go w ten sposób. Dobrze, to jest przekrój mojej krzywej i teraz skalujemy ją tu, aby się zwinęła w taki wąski paseczek. To jest to, o co mi chodziło. Teraz ta krzywa powinna zostać skręcona, a więc klikam w górną część, w górny wierzchołek w trybie edycji w tej mojej krzywej i naciskam Ctrl-T. Ctrl-T powoduje skręcanie wierzchołków i mogę teraz, kręcąc tą moją krzywą, doprowadzić do stworzenia takiej linii śrubowej, czyli czegoś, o co mi chodzi właśnie. Ale aby to mogło działać, potrzebuję tutaj mniej wierzchołków. Na razie tych wierzchołków mam tutaj 4 i takie skręcenie następuje pomiędzy dwoma wierzchołkami tylko. Następnie już jest słabsze, a później zanika. A więc te wierzchołki, które są wewnątrz tej mojej krzywej, usunę, naciskając X. I teraz mam skręcenie możliwe do zrobienia na całej długości krzywej. Zobaczmy jeszcze, ile tutaj jest wierzchołków. Myślę, że są 2, tak, to prawda. I teraz mogę śmiało tą swoją krzywą skręcać. Więc znowu Ctrl-T i skręcam. O, teraz ją właśnie odkręciłem. Chociaż zobaczymy. Nie, ona już jest skręcona i całkiem fajnie wygląda. Można ją jeszcze troszeczkę poskręcać. No teraz ją właśnie odkręcam. Ale właśnie o to chodzi, żeby nie była zbyt mocno skręcona, ponieważ się pozałamuje. Myślę, że tego typu skręcenie byłoby ok. Wygląda fajnie. No i teraz jak widać, ta krzywa wcale nie jest krzywa. Ona jest zbudowana z takich segmentów. Ilość tych segmentów określam za pomocą rozdzielczości krzywej, która jest ustawiona na 12.
Jeżeli zwiększę rozdzielczość krzywej, otrzymam łagodniejsze zagięcia i to spowoduje, że moja krzywa będzie dużo lepiej wyglądała. Niestety taka krzywa dość mocno może obciążać Blendera, dlatego istnieją dwa parametry, Preview oraz Render. Preview mogę zostawić na wartości 12, wtedy render również będzie brał wartość 12, bo ustawiona jest na 0. Ale jeżeli render ustawię na 64, na maksymalną wartość, to on będzie bardzo ładnie wyglądał po wyrenderowaniu. Natomiast w podglądzie mam tutaj zębatą krzywą. Jeżeli ustawię preview na 64, to będę miał taką precyzję i to będzie właśnie precyzja na moim renderze. Więc ustawmy sobie na razie 12, żeby niepotrzebnie nie obciążać Blendera. No i teraz co można jeszcze z tym zrobić? Otóż mam tutaj tylko dwa wierzchołki. To nie jest dobra sytuacja i myślę, że należałoby troszeczkę jeszcze przeskalować tą moją krzywą, tak aby ładnie wchodziła do bombki. I teraz tak, ona sobie tutaj wchodzi, wszystko jest w porządku i należałoby teraz ją skonwertować na mesza. No niestety będę musiał chyba zrobić tutaj 64 i dopiero teraz zrobię konwersję, aby pokazać, jak to można zgiąć. A więc zrobię konwersję na mesza, wciskając Alt-C. Zamieniam na mesza, dostaję mesza, mesz jest dosyć gęsty. No i teraz mogę do takiej krzywej, czy też do takiego mesza, który został zrobiony z krzywej, dodać modyfikator, który nazywa się krzywa. Krzywa jest tutaj w grupie deformatorów, o niej był osobny tutorial. No i teraz ta krzywa musi być na scenie dodana, abym według niej mógł pozaginać sobie ten kształt. W związku z tym dodam nową krzywą, która znowuż będzie ścieżką. Tę krzywą ustawię jakoś tak, żeby była w pobliżu mojego obiektu i teraz kliknę w obiekt i dodam w modyfikatorze nazwę tej mojej krzywej. Ta krzywa nazywa się Nurbs Path 001. Zrobiłem ten dodatek, no i teraz początek mojej krzywej jest w takim miejscu, że warto byłoby ją przesunąć troszeczkę w dół jeszcze, poprawić wygląd obu tych obiektów, czy też położenie. No i teraz, jeżeli będę zmieniał moją krzywą, jeżeli zacznę ją ruszać w trybie edycji, to wtedy uzyskam deformację mojego drucika. Jest to zwykłe deformowanie mesza za pomocą krzywej, a więc odpowiednio ją wyginając, mogę doprowadzić do tego, że będzie wyglądał w sposób mi odpowiadający. Weźmy może tak, zaznaczmy wszystkie wierzchołki, przesuńmy je trochę do góry jeszcze, tak żeby się mniej więcej tutaj nałożyły środki obiektów i teraz wszystko w dół. OK. I teraz zobaczmy, jak będzie, kiedy dodam następny wierzchołek. No właśnie widać, że mogę w ten sposób ekstruda, naciskam klawisz E za każdym razem, dodać jakieś tam kolejne wierzchołki i tak dalej. Jest to więc sposób na zrobienie drucika do mojej bombki. To jest w zasadzie całe modelowanie, które tutaj powinno, czy też mogłoby mieć miejsce. Oczywiście muszę rozkorygować położenie tego drucika w mojej dziurce, tak aby się ona w nim dobrze mieściła. Weźmy trochę, rozciągnijmy. No, myślę, że tak będzie ok. Dobra, więc to są detale. To są szczególiki, drobne rzeczy i tak dalej. I mamy teraz jedną z bombek zrobioną. To, co jeszcze mi pozostało, to dodać ten obiekt. No, możemy zrobić apply, jeżeli już jesteśmy zadowoleni z kształtu krzywej, aby nie trzeba było się martwić o to, że jak przesunę obiekt, to on zmieni kształt. Krzywę mogę usunąć. No i teraz mogę tylko zahaczyć ten drucik o kapturek za pomocą na przykład operacji parentowania, a więc naciskam, zaznaczam na początku ten drucik, zaznaczam kapturek i naciskam Ctrl-P. W tym momencie, jeżeli zaparentuję jako object, to w tym momencie, jeżeli przesunę kapturek, to będzie za nim podążała ta krzywa, chociaż ona nie jest do niego połączona. To są osobne obiekty, więc każdy z nich może mieć osobny materiał i wszystko będzie w porządku. I tak samo kapturek mogę zaparentować do mojej bombki. Ctrl-P, object. Jeżeli teraz przesunę bombkę, to oczywiście za nią podąży od razu przyczepiony do niej kapturek, a do niego przyczepiony drucik. Więc myślę, że w ten sposób można wymodelować bombkę, ale to nie o takiej bombce chciałem dzisiaj mówić. Zajmijmy się teraz czymś troszeczkę bardziej ambitnym. Tę bombkę przesunę może na warstwę drugą. Poleciał tam na razie sam drucik, teraz leci bombka i teraz leci kapturek. Zróbmy troszeczkę lepszą bombkę. Bombkę, która wygląda jak taki mały dzwonek lub też żołądź lub coś takiego. I to można zrobić bardzo prosto, dodając do sceny zwykłego cuba. Cube, który dodaję, powinien stać w środku układów współrzędnych. Następnie przekręcam go 45 stopni. Z klawiszem Ctrl mogę to zrobić. Ustawiam się w widoku z boku. O tak. I znowuż przekręcam go o dokładnie 35 stopni. Powoduje to, że cube swoimi dwoma wierzchołkami przeciwległymi ustawia się na linii osi Z. Jednocześnie jedna z jego przekątnych wewnętrznych jest na tej osi Z ustawiona. No i teraz tak, tego typu cube posłuży nam do zrobienia idealnie wyglądającej bombki.
Aby zrobić z tego bombkę, na początku klikam tego cuba, przechodzę do trybu edycji i rozcinam jego ściany za pomocą klawisza W i Subdivide kilka razy. Mogę tę operację powtórzyć 3 lub 4 razy, po to aby uzyskać tutaj sporo wierzchołków. Następnie naciskam Alt-Shift-S i ciągnę mysz, aby zaokrąglić mojego cuba. W tym momencie mój cube zamienia się w prawie idealną kulkę, która ma taką dosyć ciekawą topologię. Otóż topologia tej kulki jest taka, że na samej górze kulki istnieje pojedynczy wierzchołek i od tego wierzchołka w trzech kierunkach odchodzą takie ładne krawędzie. To są stare krawędzie cuba. No i tak samo, gdzieś w połowie ta krawędź odchodząca z góry spotyka się z innymi dwiema krawędziami, które ładnie rozchodzą się na boki. Więc takie wierzchołki, które mają tylko trzy krawędzie, to są moje stare narożniki z mojego cuba, natomiast wszystkie pozostałe krawędzie mają po cztery wierzchołki. Naciskając Alt-Shift z prawym klikiem mogę zaznaczać te krawędzie, tworząc takie pętle na moim obiekcie i dzięki temu nadaje się to idealnie do wprowadzania różnego rodzaju skali, rzeźby i innych ciekawie wyglądających efektów. Jednak w tym momencie na początku zróbmy sobie bombkę, która wygląda jak taki mały dzwonek, czy kropla, czy coś. Na początku zaznaczam górny wierzchołek i usuwam go, a następnie powstały sześciokąt zaznaczam, tak aby mieć wszystkie krawędzie z tego sześciokąta zaznaczone, ustawiam się w widoku z boku i robię ekstruda w osi Z. Następnie tego ekstruda powtarzam, aby stworzyć coś w rodzaju takiego kapturka, na którym ta moja bombka będzie wisiała. Ok? Jest to alternatywny sposób zrobienia bombki. Ja jednak chciałbym zrobić kształt gruszki, więc zanim do tego przejdę, cofnę tutaj kilka razy, to ten wierzchołek, który tutaj jest na szczycie, wyciągnę w trybie edycji proporcjonalnej. Na początku ten tryb edycji proporcjonalnej mam już włączony. Wybieram sobie deformację typu Sharp i teraz naciskam G, zwiększam zasięg oddziaływania mniej więcej do takiego promienia, jakiego promienia jest moja kula i ciągnę do góry w osi Z. Ciągnę mniej więcej do tego miejsca, aż dotknę do granicy mojego obszaru. Mogę oczywiście dłużej ciągnąć, mogę też pokręcić kółkiem myszy, aby zmienić średnicę oddziaływania, tworząc różne kształty bombki. To nam pozwala bardzo łatwo wygenerować rozmaite kształty. Ja zrobię taką bombkę. O, niech tak wygląda, jak taka duża kropla. I teraz tak, zaznaczam teraz wierzchołki, które są tutaj w tej części środkowej, na brzuszku tej bombki, które mają te moje pojedyncze krawędzie ze starego cuba. Zaznaczam je. O tak. No i teraz mogę te krawędzie wcisnąć do środka. Ponieważ mam cały czas tryb edycji proporcjonalnej, proszę zobaczyć, jak fajnie deformuje mi to mojego mesza. Oczywiście mogę zmienić ten obszar, aby uzyskać tego typu mniej więcej deformację. O, na przykład tak, dosyć ostro wpadnięcie. No i teraz pozostaje mi tylko zaznaczyć jeszcze tą całą dolną część. Mogę to zrobić używając klawisza C i po prostu malując wierzchołki, które chcę mieć zaznaczone, a więc zaznaczam to w ten sposób. O, tutaj to mogę sobie zwiększyć promień też i ciach, ciarach, ciach, zaraz będę miał to wszystko zaznaczone. Teraz po zaznaczeniu przekręcam się do drugiej strony, podchodzę i tu również zaznaczam. Zaznaczam wszystkie wierzchołki, które znajdują się poniżej mojego wycięcia. Oczywiście tutaj są jeszcze jakieś, które będzie trzeba zaraz odznaczyć. Na razie nie przejmując się tym, robię to zaznaczenie tu na dole. Okay. Ciekawe, dlaczego one się zaznaczają. To mi wygląda na jakiś mały błąd blendera albo jakieś dziwne zachowanie programu, które nie bardzo mi się podoba. No, ale nie zwracajmy na to uwagi na razie, udawajmy, że jest ok. Na razie je wszystkie odznaczę, używając środkowego klawisza myszy. Trzeba to zrobić precyzyjnie, aby nie było błędów. Odznaczam te. I już za chwilkę będę mógł przeskalować swoje wierzchołki tak, aby uzyskać kształt dzwonka, czy też jakiejś szyszki. Coś, co będzie nadawało się elegancko na bombkę. Proszę bardzo, już mam to zrobione. Teraz wyłączam tryb edycji proporcjonalnej, ustawiam się w widoku równiusieńko od przodu i patrzę dokładnie na krawędzie. Niezbyt dobrze je widzę, dlatego strzałką w lewo lub w prawo na klawiaturze numerycznej przekręcę troszeczkę swój mysz, aż zobaczę go pod pewnym kątem. Na przykład tak, teraz widzę idealnie, jak wygląda tutaj bok. I w tym momencie naciskam S i skaluję do środka, z tym, że widzę, że zaznaczyłem zbyt wiele. Krawędź, która była tutaj na wcięciu, powinna zostać bez zmian. W związku z tym naciskam Ctrl minus, aby troszeczkę zmniejszyć moje zaznaczenie. Odznaczam również wierzchołki, które siedzą tutaj w środku. Trzeba na to zwrócić uwagę, żeby nie były zaznaczone. W porządku. No i teraz zaczynam skalowanie. No i widzę, że tu jest już pewnego rodzaju właściwa topologia. Tu już mi się ten cały brzeg odpowiednio przeskalował. Naciskam teraz Ctrl z minusem znowuż i powtarzam proces skalowania. OK. Znowuż Ctrl minus, skaluję już teraz tak troszeczkę śmielej. No i to, co dostaję,
To jest taka fajnie wyglądająca gruszka, czy też żołądź, czy łezka, czy główka jakiegoś bałwanka, krasnoludka, elfa, nie wiem. Więc teraz włączę jeszcze cieniowanie typu smooth. No i mam elegancką bombkę. Pozostaje tylko zrobić ten kapturek na górze. A więc przechodzę do trybu edycji, usuwam górny wierzchołek i zaznaczam ten mały sześciokąt, który jest tutaj na górze. Z tego sześciokąta wyciągam ekstrudem w kierunku osi Z krawędzi. Później powtarzam tego ekstruda jeszcze raz. Tak wygląda moja surowa bombka. Teraz dodaję subsurfa na poziomie 2. No i mam elegancki kształt bombki. Jeżeli ten kapturek jest tutaj zbyt mały, to możemy zadbać o to, aby on się troszeczkę rozszerzył. Wystarczy tylko, że zaznaczę wierzchołki, które wchodzą w jego skład, nacisnę S, a potem je delikatnie przeskaluję. To nie powoduje zbytnich zaburzeń w geometrii mojej bombki, a sam kapturek jest dużo bardziej szeroki. Tak to wygląda potem po wyjściu z subsurfa. Jeżeli chcę, mogę również zaznaczyć jedną z tych krawędzi, które są tutaj, o w ten sposób na przykład, i próbować ją przeskalować na zewnątrz. To spowoduje zaostrzenie krawędzi, no, która będzie gdzieś tutaj chciała mi się pojawić. Zróbmy to w ten sposób. Myślę, że trzeba odpowiednią krawędź zaznaczyć jeszcze, więc poszukam tych krawędzi. Taką, taką i tu jeszcze taką. Możemy zrobić coś takiego. Teraz te krawędzie mogę wciąć, mogę je rozciągnąć, tworząc jakieś tego typu rzeczy. No, jest tutaj cała masa możliwości. Wszystko wynika z tej fajnej topologii mojego obiektu. Więc to byłaby kolejna bombka, którą można było próbować wieszać na choince. Przeniosę ją teraz na warstwę drugą. Na warstwie drugiej ta bombka leży na poprzedniej bombce. No i mogę teraz do niej jeszcze doczepić ten kapturek. Kopiuję go przez Shift D i umieszczam nad moją bombką, ale w tym momencie będzie go trzeba przeskalować. Robię troszeczkę mniejszy, aby pasował, i usuwam parenta, naciskając klawisz Alt-P. Alt-P włącza mi opcję Clear Parent. Jest to potrzebne po to, aby przesuwając tą bombkę okrągłą, nie przesunął się razem z nią ten kapturek, który skopiowałem. On cały czas po skopiowaniu pamięta parenta do swojego oryginalnego, rodzicielskiego obiektu. A więc naciskam Alt-P, robię Clear Parent i już. Jest wszystko załatwione. W porządku, myślę, że teraz można byłoby spróbować zrobić jeszcze malutkiego bałwanka, który jest chyba najtrudniejszym obiektem, więc zajmijmy się teraz tym. Aby zrobić bałwanka, potrzebuję trzech kulek połączonych ze sobą. Te kulki powinny być połączone ze sobą w taki gładki sposób. Można to osiągnąć, kombinując z UV Sphere'em lub Ico Sphere'em, i to nie jest dobry sposób, ale można również dodać coś takiego jak Metaball. Metaball jest to dziwny obiekt, który przypomina taką kulkę, która ma dodatkowo jeszcze taką średnicę. Średnica dookoła to jest taki obszar jakby oddziaływania czy też przyciągania. Jeżeli dodam sobie drugą taką kulkę, to ta druga kulka będzie się chciała przyciągać do tej pierwszej na zasadzie właśnie wniknięcia w ten obszar oddziaływania. Korzystając z dwóch takich kulek, mogę łatwo wymodelować sobie bałwanka. Proszę bardzo, to jest jeden. Weźmy jeszcze, sprawdźmy, jak wyglądają opcje tych metaboli. Weźmy sobie view, może zwiększmy troszeczkę precyzję rysowania. OK. I teraz jeszcze trzecia kulka, najmniejsza, powinna stać tutaj. No i teraz tak, jeżeli takie kulki zobaczę w trybie siatki, to ta siatka niezbyt specjalnie wygląda, ale mogę się tym na razie nie przejmować, chodzi mi tylko o taki ładny, w miarę sensowny kształt bałwanka. No i teraz należałoby takie kulki kliknąć, nacisnąć Alt-C i skonwertować na mesza. W tym momencie metabole zostają usunięte ze sceny, a ja dostaję mesza, którego siatka nie jest najpiękniejsza, która wygląda w taki dziwny sposób. Mogę teraz dodać do takiego mesza modyfikator Remesh. Remesh jest to modyfikator, który potrafi skonwertować siatkę na jakieś inne, powiedzmy sobie, podziały. W związku z tym wybiorę sobie tutaj Smooth, wybiorę sobie Octree Depth, na przykład tyle. No i myślę, że to można byłoby zostawić. Smooth Shading włączę, może skalę troszeczkę zmniejszę, żeby te moje płaszczyzny nie były takie drobne. Będę miał trochę mniej geometrii wtedy, nad którą będzie trzeba panować. Myślę, że coś takiego można byłoby zrobić. No, w porządku. No i to jest OK. Daję Apply. I teraz mój mesh wygląda tak. Wygląda całkiem nieźle. Jeżeli teraz spróbuję pozaznaczać niektóre wierzchołki tutaj, to widzę, że nie jest to najprostsze, ale jeżeli by się tak uprzeć, to można coś wykombinować. Na przykład mogę stanąć w ten sposób, zaznaczyć pewną część tylko tych wierzchołków i przeskalować je w ten sposób w osi Z, a później próbować je wciąć. Wtedy mogę dodać tutaj linię cięcia i dodatkowo tego mojego bałwanka próbować zaokrąglić w tych miejscach, a jeżeli to mi nie wyjdzie, to zawsze istnieje jeszcze coś takiego jak opcja Smooth, która pozwala mi wygładzić geometrię. Więc to byłaby jedna modyfikacja, którą dodaję.
To samo robię na tych wierzchołkach, które są tutaj. Myślę, że można byłoby je bezpiecznie przeskalować. Zrobię to w trybie edycji proporcjonalnej. Jakoś tak. Dobrze. I teraz bałwanka można nieco wziąć i ścisnąć, żeby nie był taki wysoki. O, niech to będzie kształt mojego bałwanka. Tak mógłby wyglądać pewien kształt, który byłby zrobiony z bombki choinkowej. Dodaję subsurfa na poziomie 2. Teraz będzie trzeba zrobić jeszcze nosek, a nosek robi się już prosto. Zobaczmy, w którym miejscu ten nosek najlepiej byłoby zrobić. Patrzę teraz na łepetynę tego bałwana. Jeżeli ją obrócę, myślę, że nos można byłoby zrobić na przykład tu w tym miejscu, na tych czterech wierzchołkach. Nosek robi się bardzo łatwo. Wystarczy tylko, że nacisnę klawisz E, aby wyekstrudować powierzchnię i od razu mam nosek w kształcie jakiejś tam marchewy. Jeśli dodatkowo dodam jeszcze tutaj rozcięcie, mogę kontrolować krzywiznę tego noska, może być jako Pinokia, może być jakoś tam wygięty, jeżeli pociągnę go lekko w dół. Ok? Więc mam dość sporą ilość kontroli nad tym moim bałwankiem. Tak samo zobaczmy, jak tutaj ustawione są płaszczyzny. Te płaszczyzny mogę zaznaczyć w trybie zaznaczania płaszczyzn, a następnie je wyekstrudować. Jeżeli spojrzę na bałwanka z boku, zrobię ekstruda, to tu pojawia się coś na kształt ręki, którą mogę ustawić sobie, no chociażby troszeczkę przesuwając ją w dół. Ok? Może wyglądać w ten sposób. Trochę ją przeskaluję. O! Już bałwanek ma coś na kształt ręki. Musimy pamiętać, że tego typu model to jest model, który robiony jest najczęściej ze szkła. W związku z tym nie możemy robić tutaj zbyt ostrych krawędzi, zbyt dużych uskoków, bo będzie to wyglądało nienaturalnie. Robię ekstruda, przesuwam troszkę w dół, troszkę skaluję, troszkę przekręcam w osi X, no i mam drugą rękę. Tak może wyglądać mój bałwanek. Jest troszeczkę za gruby w stosunku do tych małych rzeczy, które z niego wystają, ale na razie takie też można zostawić. Dobrze by było tak, żeby on stał na czymś w rodzaju, no nie wiem, jakiegoś kawałeczka śniegu czy jakichś tego typu rzeczy, więc możemy wykorzystać tutaj topologię tego mesza, taką dość skomplikowaną, pozaznaczać trochę wierzchołków, na przykład jakoś w ten sposób. Tutaj również. No widzę, że tutaj jest jednak jakiś błąd w blenderze, bo normalnie nie powinien mi tych krawędzi zaznaczać, ale zrobił to. Więc teraz, jeżeli już takie coś mam, to możemy zrobić tutaj ekstruda. Robię ekstruda na czymś takim jak region, odciągam go troszkę w dół i skaluję. To powoduje, że mój bałwanek zaczyna wyglądać tak, jakby na czymś stał, tak jakbym go wyciął ze śniegu z jakimś tam, powiedzmy sobie, małym marginesem. Bardzo prosta, elegancka operacja. No i dobrze, i teraz pozostaje tylko zrobić mu jeszcze na wierzchołku tą czapeczkę do zawieszenia. Tu by się jeszcze przydał jakiś mały hełmofon czy coś takiego, więc możemy sprawdzić, czy udałoby się nam zrobić jeszcze kask dla takiego bałwanka. Weźmy, zaznaczmy te krawędzie i sprawdźmy, co takiego uda mi się wyciągnąć z niego. Na początku robimy ekstrudę, potem kolejny raz i jeszcze raz, niech to będzie coś takiego, a następnie zaznaczam te krawędzie, które są tutaj, i też robię na nich ekstruda. Naciskam Escape, a później skaluję na zewnątrz. To powoduje, że tworzy mi się coś, co przypomina trochę jakiś kapelusz, co mogłoby mniej lub bardziej takiego bałwanka przypominać. Dodatkowo jeszcze weźmy sobie, zaznaczmy te wszystkie ściany, które są tu na górze. No i teraz mogę kombinować w trybie edycji proporcjonalnej, jak ten kapelusz jest na głowie bałwanka ustawiony. Wystarczy tylko, że wezmę, zaznaczę go w trybie edycji i klawiszem G mogę go przesuwać, przekręcać, jakoś tak modelować, aby w miarę sensownie wyglądał. Niech to będzie coś takiego. Włączam tryb edycji proporcjonalnej, przesuwam jeszcze w dół, żeby go wcisnąć trochę bałwankowi na głowę. No i jest. Elegancko zrobiony. Bałwanek jest z czapką, troszeczkę wyszła kwadratowa. W związku z tym zaznaczmy może krawędzie, które są tutaj na górze i zamieńmy je na kółko. Alt-Shift-S i je zaokrąglam. Troszeczkę bardziej okrągłe się zrobiły. Bardzo dobrze. Teraz mogę jeszcze wziąć tryb wierzchołków, zaznaczyć te wierzchołki i troszeczkę przeskalować do środka. To zaokrągla trochę tę moją krzywiznę tego kwadratowego czepka, który tu jest. Oczywiście można byłoby zrobić też bardziej okrągłe wiaderko czy coś takiego, no ale na razie niech zostanie kwadratowawy kapelusik. No i teraz zostało do zrobienia jeszcze tylko to zawieszenie, które powinno być na górze i które powinno znajdować się mniej więcej na wysokości tej krawędzi tutaj. A więc tę krawędź znowuż ekstruduję, pozostawiając ją niewiele przesuniętą, następnie znowu się ekstruduje i proszę zobaczyć, to generuje mi ładnie wyglądającą rurkę, na której ten mój bałwanek może elegancko wisieć. Także myślę, że to by kończyło ten tutorial. Rurkę już wiemy, jak ogarnąć. Przerzućmy go na warstwę drugą. Na warstwie drugiej już mamy dwie bombki.
to będzie trzecia. Obrócę naszego bałwanka 90 stopni do przodu. OK, to jest 90 stopni. Odsunę go w lewo i dodamy do niego teraz kapturę, który weźmiemy sobie na przykład stąd. Shift D, kopiuję, zakładam go tutaj. No i mamy bombkę. Dobra, myślę, że ten tutorial i tak już jest dosyć długi. Mamy elegancko wymodelowane trzy rodzaje bombek. Być może macie pomysły na jakieś następne, na przykład jak zrobić szyszkę i inne rzeczy, ślimaki i tego typu bajery. No więc życzę powodzenia w modelowaniu. Chętnie bym zobaczył, co wam wyszło. Nie bójcie się eksperymentować, a ja tymczasem pozdrawiam i dziękuję za uwagę. Teksturowanie być może zrobimy w innym tutorialu, jeżeli w ogóle. Na razie, do zobaczenia.